Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zabytków Techniki. I ten odcinek z całą pewnością zasługuje na miano wyjątkowego i szczególnego. Zacznijmy od tego, że opublikowany został 2 czerwca 2023 roku, dokładnie 44 lata temu, o godzinie 10:07 na warszawskim Okęciu wylądował samolot, który przywiózł do kraju na swoim pokładzie papieża Jana Pawła II z jego pierwszą pielgrzymką do ojczyzny. Skąd taki temat na kanale Zabytki Techniki? No nie zajmuję się tutaj ani wiarą, ani religią, ani polityką i myślę, że w tych względach nic ten materiał nie wniesie, ale pewne karty historii odkryjemy i myślę, że będzie to bardzo ciekawy film dla miłośników zabytków techniki właśnie. Szybciutko postaram się wytłumaczyć, jak do tego doszło i skąd ten materiał tutaj. Otóż podczas jednego z tych naszych łódzkich spotkań z konstruktorami Foniki dowiedzieliśmy się, że panowie konstruowali wzmacniacz, który stanowił wyposażenie tego właśnie samochodu. Bo przypomnę, że papież wyraził życzenie, aby poruszać się podczas tej pielgrzymki samochodem polskim. Władze stanęły na wysokości zadania i taki pojazd został opracowany i zbudowany przez warszawski Pimot. To był duży, ciężarowy samochód, otwarty zupełnie jeszcze wtedy. Chodziło też o to, by papież poruszając się wśród tłumu wiernych mógł do nich przemawiać. W związku z tym samochód musiał być wyposażony w cały system nagłośnienia i to dość potężny system, żeby słychać go było w odległości nawet kilkudziesięciu metrów. No i zlecenie na część tego systemu, czyli wzmacniacz napędzający te wszystkie głośniki, trafiło do łódzkiej Foniki. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o tym fakcie, od razu wiedzieliśmy, ja i pan Paweł Sendrowicz, że chcemy zrobić o tym film, odpowiedni odcinek. Zaczęło się szukanie informacji także gdzie indziej. Ja, tak jak widać, kupiłem kilka książek, pojechałem do Kielc, do muzeum pana Marka Adamczaka. Powstał odcinek na ten temat, powstał film. Gdzieś na górze wyświetli się odnośnik. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to gorąco zachęcam, żeby to zrobić, zanim dokończycie ten materiał. Okazuje się, że tych samochodów w Polsce w tej chwili funkcjonuje już chyba 3. Musiały być te samochody zrekonstruowane i odbudowane, ponieważ tuż po zakończeniu pielgrzymki ten oryginalny został przez władze zniszczony. Cała zabudowa, ta gondola została zdemontowana, zniszczona, zezłomowana, a podwozie przerobione na samochód cywilny, który trafił do jakiejś instytucji, do jakiegoś PGR-u gdzieś chyba na Pomorzu i tam swoich dni dożył. Panu Markowi udało się te pozostałości zdobyć i na ich bazie, współpracując z dawnymi pracownikami Pimotu, ten samochód odbudował. No ale to, co łączy wszystkie te odbudowy, te książki, które tutaj są, to fakt, że na temat tego systemu nagłośnienia właściwie niewiele wiadomo. Głośniki, które stanowiły wyposażenie samochodu, łatwo się dało zidentyfikować, bo mają charakterystyczny kształt i wiadomo, że są to produkty Tonsilu. Podobnie mikrofony. Podobnie udało się je zidentyfikować, natomiast nie są to produkty Tonsilu, tylko są to mikrofony Shure. Natomiast wszystkie inne rzeczy, no to jedna wielka niewiadoma. Co prawda, będąc w Kielcach, dowiedziałem się, że pan Marek otrzymał dokumentację systemu nagłośnienia, ale już długo po tym, jak zakończyła się ta odbudowa. Więc w efekcie ten samochód z Kielc jest wyposażony w system nagłośnienia. Z zewnątrz wygląda to tak, jak powinno. Natomiast sercem tego systemu jest wzmacniacz, który nie ma nic wspólnego z tym oryginalnym. No a my przez panów z Foniki mieliśmy dostęp do tej wiedzy i stąd ten odcinek. W jego trakcie będą wyświetlane fragmenty tej dokumentacji, o której wspomniałem. Ona została, jeśli dobrze pamiętam, przesłana do pana Marka przez kogoś anonimowo. Ona jest datowana na 31 maja i wygląda na dokumentację powykonawczą całego systemu, a nie tylko wzmacniacza.
Po wykonawczą, ponieważ tego 31 maja to samochód był już skończony, ukończony, gotowy do wyjazdu. Natomiast ta prawdziwa dokumentacja, na podstawie której wzmacniacz był budowany, miała format takiej odręcznej kartki, na której po prostu to ręcznie narysowano. Zapraszam więc na wywiad z konstruktorami z łódzkiej Foniki. Będą to panowie Andrzej Fischer, Antoni Wolański i Wojciech Dabiński. Gorąco zachęcam do wytrwania do samego końca, bo będą jeszcze mega ciekawe rzeczy, ponieważ mamy zdjęcia z tamtej pielgrzymki. Zdjęcia, które wykonał pan Wojciech Dabiński i które nigdy wcześniej nigdzie nie były publikowane, więc będzie to coś zupełnie nowego. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj po długiej przerwie spotykamy się troszkę w większym gronie. Może tak będzie coraz bardziej, że im później się spotkamy, tym będzie coraz większe grono, chociaż raczej jest to odwrotna, naturalna selekcja tak, też. Nic na to nie wskazuje. Tak, nie wskazuje nic na to. Także dzisiaj chciałem powitać pana Andrzeja Fischera, pana Antoniego Wolańskiego i pana Wojciecha Dabińskiego. Witam. No i cóż, przejdziemy do kolejnego etapu działalności Foniki, można powiedzieć takiego epizodycznego, bardzo epizodycznego i bardzo awaryjnego, prawda? Czyli to było dosłownie jak pogotowie ratunkowe, czyli kryptonim IP2. I prosiłbym tutaj pana Antoniego, żeby wyjaśnił, cóż to było i jak się z tym kryptonimem spotkał. To czy ja po prostu akurat zostałem wezwany chyba w połowie kwietnia 1979 roku do dyrekcji, gdzie po prostu siedziało paru dyrektorów. Zaprzysięgli mnie, że mam nic nikomu nie powiedzieć, po czym powiedziano, że będzie pielgrzymka papieska, a my mamy przygotować wzmacniacz do wozu papieskiego. Nagłośnienie chyba. Tak, też, znaczy, nie, w ogóle wzmacniacz do nagłośnienia z wozu papieskiego. No i podano mi numer telefonu do Warszawy. Wtedy to nie było takie proste zadzwonić, jak dzisiaj bierzemy komóreczkę i dzwonimy, tylko trzeba było udać się do odpowiedniego pomieszczenia, gdzie można było swobodnie porozmawiać. No i zadzwoniłem akurat pod wskazany numer, no i powiedziałem, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie pielgrzymki papieża Jana Pawła II. Z drugiej strony była dosłownie brzmiąca cisza, po czym akurat było powiedziane, proszę pana, proszę używać kryptonimu IP2. Rozumiem, Jan Paweł II. Proszę pana. Tak, ale najśmieszniejsze, że to nie było JP2, tak, tylko IP2. Tak. A potem to już była normalna rozmowa. Umówiłem się, że przyjadę do Pimotu któregoś tam dnia, po prostu przyjechałem, też siedziało paru panów, przyjechałem, porozmawiałem, dowiedziałem się, o co chodzi i wróciłem do Łodzi, po prostu przekazując informacje zarówno zarządowi, po prostu dyrekcji, panu Jońskiemu, który akurat nas nadzorował, akurat od strony konstrukcyjnej. No i potem on dalej już rozdzielił robotę. Robota polegała na tym, że trzeba było ten wzmacniacz skonstruować zarówno od strony mechanicznej, jak i elektronicznej. Ja z kolei akurat w tym momencie miałem na karku jakieś przygotowanie modeli dla Francuzów, które były po prostu dosłownie na początku maja, więc akurat tak się złożyło, że nie brałem czynnego udziału w konstruowaniu tego całego urządzenia i po prostu tutaj akurat najwięcej rzeczy zrobił Andrzej Fischer właśnie od strony elektronicznej. Było jeszcze dwóch mechaników, pan Włodzimierz
Promiński, tak, i Leszek Głowacki. No i po prostu dalej oni to ciągnęli, a ja po prostu jak już opanowałem sytuację z modelem dla Francuzów, to się włączyłem dalej w tą całą akcję, a teraz to już najwięcej może powiedzieć Andrzej. Ja nie wiem, czy mogę wiele powiedzieć. Najważniejsze dla nas było, jak to ma być duże. Musieliśmy dostać wymiary, w których ma się zmieścić. Jak dostaliśmy te wymiary zdjęte z samochodu, ile tam jest miejsca za tym tylnym siedzeniem, z tyłu za siedzeniem obok kierowcy. Za kierowcą było. Za kierowcą stało? Za kierowcą. Bezpośrednio za kierowcą. No tam, gdzie była normalnie montowana radiostacja. To Włodek dostał te wymiary i zaczął szkicować, jak on to sobie widzi. Cudownie było. Wykorzystaliśmy to, co mieliśmy pod ręką, czyli końcówki od WS-503 sławnego. Ponieważ wymóg był, że ma być 6 głośników, na wszelki wypadek zrobiliśmy 12 końcówek, gdyby któraś padła albo jakieś inne nieszczęście się zdarzyło. Projekt plastyczny to chyba był chyba Włodka raczej. Tak, ale to po prostu był po prostu wynik po prostu konstrukcji. Po prostu no, specjalnie nie przesadzaliśmy chyba w wyglądzie. Nie. Natomiast były używane elementy chyba produkcji typu S, to znaczy przełączniki, gniazda, tego typu rzeczy. Gniazda, złącza, przełączniki, owszem, z produkcji S wzięliśmy, żeby to było już ekstra. I w zasadzie tu nie ma o czym mówić. No, poprzypinaliśmy to wszystko, odpowiednio połączyliśmy i trzeba było pojechać z tym do Pimotu, ponieważ nie mieliśmy takiego źródła zasilania potężnego, jakie było zagwarantowane do tego. W Pimocie byliśmy razem z Antkiem. W trójkę, jeszcze z Leszkiem byliśmy, tak, myśmy tam w trójkę. A tak, Leszek też był. No i przyjechał wózek akumulatorowy, przywiózł dwie baterie tych akumulatorów. Podłączyliśmy najpierw głośniki, żeby zobaczyć, czy działają, co z tego wyjdzie, potem zasilanie, no i potem trzeba było włączyć. No. Pierwsze włączenie było dramatyczne, bo puk i nic. I tak do 12, jak doszliśmy, no to trzeba wyłączyć. Znaczy, bo każdy kanał miał odrębne, że tak, powiem, podłączenie do głośników i odrębne zasilanie. I każda końcówka miała swoje dwa potężne elektrolity, które zasilały właśnie tylko tą końcówkę. No i trzeba było potem to wyłączyć, bo nic się nie dzieje, głosu nie daje. My mamy stan zawałowy wszyscy. Chcemy to wyłączyć, a to się wyłączyć nie daje. No niestety przy tak dużym napięciu, to było 36 voltów, 6 voltów na stronę i w sumie praktycznie zerowej oporności źródła, załączenie tych kondensatorów zadziałało jak zgrzewarka kondensatorowa i niestety wyłączniki zostały zgrzane na stałe. A przy okazji spaliły się bezpieczniki oczywiście, bo jeszcze było zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi. No po prostu jak wyszliśmy ze stanu właśnie zawałowego, to zaczęliśmy myśleć. O co chodzi, no to wróciliśmy do Łodzi po nowe wyłączniki, potem wymieniliśmy wszystkie te wyłączniki z powrotem. Dodając jeszcze po jedno umowym oporników szereg z każdym i wtedy już zaczęło to działać normalnie. Po prostu zamodelowaliśmy normalne zasilanie transformatorowe. No tak, wspominaliście panowie wcześniej, że mieliście taki carte blanche, że maluch mógł wjechać po pierwsze na teren fabryki i mogliście iść, tak, ale tutaj Fonice też, mogliście zabrać to, co potrzebujecie, czy to z produkcji, czy z magazynu, czy z czego, jakiegokolwiek innego miejsca, wsadzić w auto i bez żadnej kontroli wyjechać i pojechać do Warszawy. I tak było po prostu i to był jedyny przypadek, kiedy po prostu nikt o nic nie pytał, wszyscy byli sprężeni, że ma być dobrze i że na pewno będzie dobrze. I było w końcu dobrze. No było. I teraz chciałem zapytać, bo pojawiają się w różnych źródłach różne teorie wyglądu, niewyglądu. Tak, srebrne, brązowe, czarne, z wyłącznikami heblowymi, z wyłącznikami przyciskowymi. A
te końcówki mocy to były tylko bez przycisków, prawda? Bez wyłącznika. Nie, tam był kawał radiatora z przykręconą płytką, no i z dwoma tranzystorami, tak jak wygląda, takimi dużymi. Tak, tak, ale wyjście na głośniki. BD-503. Wyjście na głośniki, to było złącze typu wojskowego. Tak jak zakręcane jest, szczelne. Tak, szczelne właśnie, hermetyczne złącze. I pierwsza rzecz, którą żeśmy tam żeśmy zaczęli robić, to żeśmy sobie po prostu podłączali te głośniki właśnie do tych złączek, żeby nam było po prostu potem łatwo pracować. Przy czym myśmy tam przeciągali kable, bo głośniki już były umocowane, blacharze z Pimotu w tym czasie jeszcze klepali karoserię, potem jeszcze malowano to w trakcie. Te akumulatory były chowane wszystko naraz robili, pod przednim zderzakiem. Pod przednim zderzakiem to było chowane, tam potem akurat ja się zastanawiałem na zdjęciu, że to jakoś tak inaczej wygląda, że one rzeczywiście były trochę opuszczone poniżej zderzaka, bo się tam nie mieściły, ale to są po prostu szczegóły techniczne. Natomiast rzeczywiście wygląd był typowo taki, powiedziałbym... Użytkowy. Prostopadłościan taki był, czarny, w dodatku na czarno polakierowany. Moim zdaniem płyta czołowa też była czarna. Była czarna z białymi napisami. No. Tak. I był taki, jeszcze był taki, był taki duży hebel, który, znaczy pokrętny włącznik główny, który załączał wszystko, a potem można było podłączać poszczególne tory. To był taki od dyskoteki taki. No, tak, ale on był trzypozycyjny. Tak. Jeden miał zapasowe, potem zero i główne zasilanie. Ponieważ w tych akumulatorach były dwie zestawy baterii. Jedna właśnie zapasowa i druga główna. I ten przełącznik po środku miał pozycję zero, na prawo miał główny, ponieważ codziennie go włączałem i wyłączałem, to pamiętam trochę na ten. Ale nie było potrzeby użycia zapasowego. Nie, zapasowego nigdy, zawsze. Nie, co prawda ja tam co pewien czas mierzyłem, jakie są napięcia. Jak dalece się rozładował. Tak, ale okazało się, że do końca się nie rozładował, także można było jechać na tym całym tym. No, trzeba jeszcze dodać taką rzecz, że ta płyta czołowa to była płyta od góry. Czyli tak, to była pionowo ustawiona. Tak. Wymiary były mniej więcej tak. On był w wysokości około 70 cm, szerokości miał gdzieś 25 i długości gdzieś 60 cm. Taka była bryła. Wszystko było. Blachy były przykręcane do ramy, a te ramy były zrobione z takich samych kątowniczków, jakie były używane do szasi naszych wzmacniaczy. I co na płycie? Na płycie były, tak jak tu wspominał Antek, ten główny hebel taki, prawda, włączający zasilanie. Następnie było w dwóch rzędach 6 na 6, tak. 6 na 6 tych przełączników końcówek takich uchylnych mocy. Takich, i tak, i obok nich były dwa takie w pionie kubeczki na bezpieczniki przykręcane. I oprócz tego po drugiej stronie. Jak to tutaj, tak. I po drugiej stronie były dwie żaróweczki. Takie jak były stosowane w naszych wzmacniaczach, dwie żaróweczki umieszczone na plusie i minusie. Także jak się włączyło, to widać było, że to co ma być, to ma być, a czego nie ma, to trzeba zobaczyć. Jeszcze na drugim końcu był jeszcze jeden przełącznik, to był przełącznik wzmacniacza wejściowego. To był taki wtórnik emiterowy, to tak, był. Tak, bo on musiał rozprowadzić wszystko. I na niego wchodziły sygnał z mikrofonów. I jak jego się włączyło, to wtedy z niego przepływało do wszystkich 12 końcówek. I on też miał tam dwa bezpieczniczki i też miał dwie żaróweczki. I teraz tak, na jednej stronie, na stronie, patrząc w kierunku jazdy, po prawej stronie było 12 gniazd, to były te wojskowe gniazda, one się nazywały SZ-R. To były takie pięciostykowe, gdzie gniazdo miało gwint, a wtyk miał zakrętkę. I także to się przykręcało i było stabilne, prawda?
No i tu uszczelka jeszcze tam. Tam może była również uszczelka złącza. Tak, jeszcze z drugiej strony też była uszczelka, jak wchodził kabel. Tak. Naprawdę było to bardzo, tak, tak natomiast po drugiej zrobione... stronie, po drugiej stronie było gniazdo takie samo. To było gniazdo wyjściowe z sygnałem od mikrofonu, z takiego, znaczy od miksera. Takiego miksera. Takiego mikserka. Sobie. Oczywiście to był mikser pasywny. A od dołu, też po lewej stronie, były dwa otwory i tam wchodziły dwa kable od zasilania, ale one chodziły bezpośrednio na ten przełącznik, także nie miały tam żadnego złącza czy czegoś. Tylko jeszcze chyba były jakieś tam zabezpieczenia gumiane, żeby się nie przetarło, tak, coś takiego, ale tak. To w każdym razie tutaj musimy sobie wyjaśnić pewną rzecz, bo akurat ta część konstrukcyjna i montażowa to właśnie to był Andrzej, ja i Leszek Głowacki i to myśmy to doprowadzili do stanu, że tak powiem, używalności w hangarze, po czym wróciliśmy do zakładu i akurat była krótka decyzja zarządu, że pojedzie Wojtek i będzie obsługiwał to na bieżąco, czyli on był na całej pielgrzymce i jeździł z tym wozem papieskim. Natomiast myśmy w blokach startowych stali, gdyby coś się stało, no i robiliśmy mniej więcej taką wersję jak w Apollo 13. Ten tam lata, a my się zastanawiamy, czy kwadratowe może być okrągłe. Na szczęście akurat nie musieliśmy wykorzystywać naszych umiejętności, wszystko było bezawaryjne. To ja jeszcze tylko tyle powiem, że jakby... No, ponieważ akurat tak było, że nasze biurka były razem, ja siedziałem obok Andrzeja, a przed Andrzejem siedział Antek. Ja. No i no, byłem włączony do tego zespołu, który tam cały czas wymyślał, produkował ten wzmacniacz. I na końcu no, dostałem polecenie od Andrzeja, że mam go przetestować. I stał u nas tam na końcu w pokoju, rozebrany. Tam było tak, że na dolnej półce były same elektrolity, te duże. Na środkowej półce było 6 końcówek mocy. A potem jeszcze. I na drugiej półce 6 następnych. No i moim zadaniem było no, sprawdzenie. Każdej po kolei. Po kolei każdy ten, czyli sprawdzałem, podłączałem oczywiście oscyloskop do poszczególnych tych, sprawdzałem jakie tam są mocy. Tak. A następnie mieliśmy jeden pożyczony taki tubowy głośnik, gdzie właśnie go podłączaliśmy i z tyłu mieliśmy tylko taki nasz zwykły mikrofon i żeśmy tam gadali do niego, sprawdzając też poszczególne... No to i taka kontrola jakości należała do mnie. No. W każdym razie, jeszcze wracając do tego wszystkiego, całego urządzenia, tak jak ono działało już wewnątrz wozu, to myśmy po prostu nie byli w stanie sprawdzić, dlatego że mikrofony przybyły w ostatniej chwili. Po prostu już była inspekcja chyba kardynała Casaroliego, jak myśmy wyjeżdżali, a mikrofonów jeszcze nie było. Tam praktycznie inspekcja ze strony kościoła to była codziennie. Codziennie. I tam właśnie stały nadzór był. Tylko oni to robili bardzo dyskretnie. Jeśli chodzi o mikrofony, to mikrofony przyszły, jak ja przyjechałem w piątek, czyli dzień przed wizytą papieża, przyjazdem papieża, to właśnie wtedy dostałem te mikrofony. One jeszcze były w oryginalnych pudełkach, w takich gąbkach powkładane. I wtedy no właśnie ja musiałem je rozpakować i zamontować i robić i próbę. Przetestować. Zrobić tak taką próbę. No i Andrzej jeszcze wpadł na taki pomysł, żeby kupić taki czarny neseser. I ten neseser był po to, żebym ja tam w tym neseserze miałem te pudełeczka z tymi gąbkami i jak zdejmowałem codziennie mikrofony, to właśnie wkładałem do tych pudełek, tam, zamykałem nie stała. I chodziłem z tym czarnym neseserem. Głupkowato to wyglądało, a ja z drugiej strony miałem prawo, no, za każdym razem, jak przed wejściem papieża, wejść, zainstalować te wszystkie urządzenia, prawda, te wszystkie mikrofony, sprawdzić, no, czy to działa, no i wyjść i wtedy wchodził. I wtedy już wchodziła ekipa, cała ekipa już kardynałowie z papieża, tak.
I następnie potem, jak gdzieś przyjeżdżaliśmy i samochód był już opuszczony, to moim zadaniem było znowu pójść, żeby nikt nie ukradł tych mikrofonów, pójść zdjąć te mikrofony, schować do tego necesera i z tym necesarem gdzieś tam iść, albo zostawić go w tej kabinie, prawda? Także, no... Miałeś trochę, że tak powiem, zabawy. Zabawy, no oczywiście w momencie zakończenia danego dnia, no to wtedy oprócz tego jeszcze wyłączałem to główne zasilanie, zdejmowałem mikrofony i samochód był przeznaczony do zabrania na lawetę, na tą lawetę. Natomiast właściwie były dwa zespoły. Jeden zespół to ten serwisowy, do którego ja zostałem włączony. To był, składał się z dwóch kierowców ze Starachowic i dwóch mechaników ze Starachowic. Łącznie było nas ich czwórka i ja piątka. I myśmy jeździli takim ze Starachowic, bo oni przyjechali ze Starachowic takim żuczkiem zielonym. I ten zielony żuczek, taki blaszak, jeździł zawsze w kolumnie, jako i tam jeden z ostatnich w kolumnie tej przemieszczającej się z miejsca na miejsce. Tak. I zawsze jeździliśmy tam, no za nami jeszcze jeździli dziennikarze, także nie byliśmy ostatnim. Bo słuchaj, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo jak myśmy montowali ten cały wzmacniacz i ten cały układ nagłaśniający, to pokazywano nam tam taką rzecz, że był specjalny, olbrzymi filtr z węglem aktywnym podłączony do układu wydechowego. Nie ma to nic wspólnego z naszą robotą. Ale pytanie, czy on był włączany kiedykolwiek, czy ty w ogóle nie wiesz o tym? Nie wiem. Ja się nie interesowałem obsługą. Rozumiem. Tego byli ci panowie ze Starachowic. Nie, bo tam chodziło o taką rzecz, że ten filtr był podobno miał być włączany, znaczy tak przewidywali konstruktorzy, że jak się wjeżdża w tłum, po prostu naokoło są po prostu wierni, to wtedy akurat się przełączało wydech z silnika, no bo silnik musiał chodzić, bo się tam jechało powoli, to był duży silnik, więc ten układ spalinowy był przełączany na filtr, właśnie ten węglowy i po prostu przez filtr węglowy wylatywało w miarę bezwonne coś. No i czyli można powiedzieć, że wynaleźliśmy katalizator. Tak. Trudno mi odpowiedzieć, nie wiem, nic na ten temat nie wiem, także nie mogę na ten temat mówić. Natomiast ja kojarzę rzeczywiście, jako mechanik była mowa o czymś takim, że miał być to, ale czy rzeczywiście nie, bo to był włączany, to, czy nie? Znaczy, na pewno był zamontowany, ale właśnie dlatego pytałem, czy był używany, bo to była ciekawostka. Natomiast nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym. Tych mikrofonach, skąd one przyszły i jakie to były. A, to mikrofony to były Shure i one się, to były typu, ja mam tu wszystko napisane, nie do końca zawsze pamiętam. To były mikrofony Shure o symbolu SM-82. Były to... dwie sztuki takie były. Trzy były sztuki. Trzy nawet. A. Trzy były sztuki. Dwie były zamontowane na takim stojaku przed papieżem i papież bardzo często trzymał się ich, jak jechał, jednocześnie mógł mówić, natomiast jak siedział, no to była pewna odległość. A trzeci był powieszony na takim haczyku przy fotelu Dziwisza. Przy fotelu Dziwisza. I on miał długi kabel. Chodziło o coś takiego, że jeżeli papież podszedłby do jednej burty albo do drugiej, to wtedy Dziwisz miał mu podać ten mikrofon. Na długim kablu ten mikrofon. To były mikrofony dynamiczne, także no, wydaje mi się, że na ówczesne czasy jedne z lepszych. I faktycznie co pewien czas słychać było papieża, który tam coś tam przemawiał, prawda, czy te jakieś krótkie słowa wypowiadał, to było łapało z daleka. To było to słyszalne. Natomiast jak wyglądało, po zakończeniu dnia używania samochodu przez papieża, no to oczywiście myśmy się nimi zajmowali.
Natomiast i wtedy ten samochód był zabierany do jakiejś jednostki wojskowej albo policyjnej, bo to w różnych miastach, gdzie był ładowany, był rozbierany w pewien sposób, bo baldachim był zdejmowany i ci panowie ze Starachowic wjeżdżali na tą niskopodwoziówkę lawetę, tak? I następnie był nakrywany takim żółtym, taką plandeką żółtą. No, był tam mocowany pasami, innymi rzeczami. Natomiast Steyera obsługiwali panowie z Pimotu. Także kierowca i tam chyba trzech panów, czyli łącznie w tej kabinie było czterech panów z Pimotu. No i nasza piątka jeżdżąca tym żuczkiem. Na początku przynajmniej tak mi ci panowie ze Starachowic mówili, że po to jest dwóch kierowców, że oni mieli jeździć z papieżem tym samochodem. Natomiast no niestety tak się stało, że dwóch esbeków, kierowców, cały czas jeździło z papieżem. Także w czasie jazdy papieża w samochodzie, no nie było żadnych kierowców cywilnych, byli tylko ci z SB. Bez wątpienia. Natomiast jedyną osobą, która no, w tych postojach mogła wejść, no to byłem ja, który wchodził i tam nadzorował tą sprawę nagłośnienia, opiekował się tymi mikrofonami, no i jednocześnie no, musiałem od czasu do czasu sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Słuchaj, bo tam jeszcze jest taka kwestia, po prostu, bo żeśmy tam w tych materiałach różnie patrzyli, tam był ten pasywny mikser. Gdzie on był zamocowany? Mikser ten był nie wiem, czy przyczepiony, czy przylepiony, czy przytwierdzony. Umieszczany. Do maski, do pokrowca od maski silnika. To był wewnątrz kabiny. Wewnątrz kabiny. Taka pokrywa silnika. To była taka pokrywa silnika, obłożona czerwonym takim, no taką dermą, takim ala skórzanym tworzywem. Czyli rozumiem, czerwony. Że mikrofony mógł sobie tam przełączać ten, który siedział obok kierowcy chyba, tak? Nie mógł. Czy w ogóle nie mógł? Nic. Ten mikser wchodził, do miksera wchodziły trzy mikrofony, prawda? Mhm. I wychodził jeden do naszego wzmacniacza. No rozumiem, ale tam coś było. Nic na tym. Nie było. Nic nie było, aha. Ten mikser miał tylko jakieś takie pokrętło. Prawdopodobnie to był jakiś potencjometr, jeden z tych pasywnych elementów, który mógł zmieniać siłę głosu, napięcie wyjściowe, tak? Prawda? I tylko tyle. Nie było żadnego podłączenia elektrycznego, w środku też nie było żadnej baterii, także to było typowe pasywne urządzenie. Tak. I z tego miksera wychodził jeden kabel i wchodził właśnie na lewą stronę naszego wzmacniacza. A jeszcze opowiadał pan, że wszystkie przejazdy tego Stara po Warszawie bez papieża to odbywały się na lawecie. Czyli... Nie. Jeżeli to jest tak, że po Warszawie nie, po Warszawie jeździł. Ale na lotnisko, jak pojechał. Na lotnisko pojechaliśmy normalnie w kolumnie. Czyli on jechał na własnych kołach, na własnych, tak? Może inaczej. Jak przyjechałem w sobotę rano, bo ja w piątek byłem, spałem tam w jakimś hoteliku takim pimotowskim, a następnie rano przyjechałem, żeby go uzbroić, przygotować, to on stał. I wsiedli ci panowie z SB i odprowadzili go na lotnisko, a my jechaliśmy za nim. Także tą drogę... Już kolumna była normalna. Czyli normalnie. Tylko pomiędzy miastami. Tylko jak wróciliśmy, bo ostatnią podróżą w Warszawie to był przejazd z Placu Zwycięstwa na Miodową do domu arcybiskupa i stamtąd został zabrany samochód do Pimotu i w Pimocie wjechał na tą lawetę. To było gdzieś koło 21-2 czerwca. I został wprowadzony na tą lawetę, zdemontowany baldachim, on tam został okryty, no i gdzieś koło 22, może 22 z minutami wyjechaliśmy
na tej lawecie ciągnionej przez tego Sztajera do Gniezna. A myśmy za nim jechali tym Żuczkiem. I tak następnie, to samo było po wizycie już zakończonej w Gnieźnie, znowu został załadowany, bo myśmy pojechali na lotnisko i tam on na lotnisku zjechał z tego Sztajera. Sztajer się tam gdzieś oddalił, nie wiem gdzie odjechał. No i samochód został podstawiony w miejsce, gdzie lądował papież, prawda? W Gnieźnie. I potem obwoził po całym Gnieźnie papieża. Po prostu to, jak były w danym miejscu, to on jeździł sam a pomiędzy miastami był przewożony. I z powrotem w Gnieźnie został zapakowany na tą lawetę i w nocy jechaliśmy do Krakowa. Samochód nie brał udziału w pielgrzymce papieża w Częstochowie. Tam w Częstochowie był używany jakiś włoski samochód. Chyba Fiat Campagnola. Być może, nie wiem co to było. Wiem, że jakiś włoski samochód był używany, nie pamiętam jego. Ja go widziałem tam, ale no, nie pamiętam co to za marka. I został, i myśmy przelecieli do Krakowa. No i no, takie nasze życie było, że no niestety tak samo jak jechaliśmy z Warszawy do Gniezna, no to noc przespaliśmy w tym blaszanym pudełku. I to samo również... Czyli to nawet nie był towoz, tak? Nie miał szybek. Nie. Czyli był... nie, on tam miał chyba ze dwie szybki. Czyli pewnie towoz, czyli to, no, towarowo-osobowy samochód. Tak zwany. Były takie ławeczki po bokach. No, to musiał być na towoz. Na tym mogliśmy... No, pięciu chłopa podróżowało. Na dwóch ławeczkach. Nie, dwóch siedziało jeden jako z przodu, a trójka siedziała na tych ławeczkach. Czyli jeden pomiędzy na podłodze. No, trzeba przyznać, że taka spędzona noc, no a rano trzeba było być już gotowym, prawda? Nie było się gdzie umyć, nie było gdzie krawata zawiązać nic. Także no, była tam taka trochę no, prowizorka. No, najgorsza była ta noc jazdy z Gniezna do Krakowa, bo olbrzymia burza po drodze była taka, że chyba trzy razy żeśmy się zatrzymywali i ci panowie z Pimotu poprawiali tą plandekę, bo tak deszcz lał i takie były wiatry, że coś tam się zawsze poluzowało. Także stawaliśmy. No i rano przyjechaliśmy do Krakowa. No i w Krakowie mieliśmy no, taką trochę labę, bo dwa dni czekaliśmy na przyjazd papieża z Częstochowy. No i w Krakowie znowu ta sama sytuacja, prawda? Czyli za każdym razem rano musiałem sprawdzić, no zamontować mikrofony, sprawdzić, czy wszystko, włączyć włącznik, czy wszystko prawidłowo działa. No a następnie no, zabierać te każdego wieczoru te... Do czarnej teczki. Do czarnej necessera, czarnego necessera. I jak rozumiem, nie było żadnej awarii, nie trzeba było korzystać z podwójnego nie, układu. Trzeba przyznać, że wszystko wyjątkowo się, nie musiałem żadnego przełączać. Te sześć, które były na początku zamontowane, to chyba to, co Antek z Andrzejem zamontowali. Myśmy ustawili, tak było. To. Tak było już do końca. Nigdy nie było żadnej awarii, wszystko się jakoś bardzo dobrze sprawowało. Jedyna rzecz, która mnie tylko no, martwiła, to czy te baterie wytrzymają, bo one nie były podłączone do alternatora i nie były ładowane. Tak, bo one nie mogły. One z uwagi były zupełnie, na to, że miały zupełnie inne napięcia. Ale Pimot się martwiło te baterie, podejrzewam, że jeżeli by trzeba je doładować, to po ich stronie no prawdopodobnie tak. No ja tylko musiałem sprawdzić, czy faktycznie jest napięcie. Oni w ogóle dokładnie wiedzieli, jakie akumulatory będą, jakie napięcia, bo przecież myśmy nawet się do nich nie dotknęli. Oni nam postawili i już. Być może, że no nawet mieli tam w tym Sztajerze mieli no odpowiednie prostowniki, żeby to naładować. Ale nie było takiej pojemności. Tak. Podejrzewam, że no nie było potrzeby nawet. No, po prostu biorąc czas pracy tych akumulatorów na do czasu wypowiedzi z samochodu. Pobór mocy był żaden. Tak, podejrzewam, że tak, że to nie było. Było z naddatkiem, ale była ta ewentualność, że gdyby faktycznie napięciowo no, i prądowo, to tam to z każdej chwili mogłem przełączyć na tą
na tą drugą baterię zapasową. W Krakowie papież używa. Jeszcze jeden był transport sztyjerem do Nowego Targu. Też tam z Krakowa do Nowego Targu pojechaliśmy, bo to już było daleko. Pojechaliśmy sztyjerem i tam również ze sztyjera został spuszczony Papa Mobile i papież nim poruszał się w Nowym Targu. I z Nowego Targu z nosu został załadowany na sztyjera i przewieziony do Krakowa. Także w Krakowie na Skałkę, do Karwarii Zebrzydowskiej jeździł też papież tym starym. Natomiast nie pojechaliśmy do Wadowic. Nie byliśmy w Wadowicach. Czyli prawdopodobnie tam pojechał innym autem, albo być może poleciał helikopterem i stamtąd z jakiegoś terenu go zabrał ten. Także tak, nie byłem w Wadowicach. Czyli pan pożegnał się z tym starym? Ja w Krakowie. W Krakowie tak jest. Pojechaliśmy z Krakowa do Balic i cały czas papież był wieziony na lotnisko do Balic i tam do momentu pożegnania samochód był. I wieczorem został na lotnisku załadowany na sztajera, i to było moje pożegnanie zarówno z papieżem, jak i z mikrofonami i z Papa Mobile. No i panowie z Pimotu zabrali go w podróż. Zresztą potem opowiadali o tych trudnościach w czasie podróży, że tam trzykrotnie było usiłowanie podpalenia jego. O kurczę. Tak mi odpowiadali, tak, że trzykrotne były, ktoś usiłował podpalić ten samochód. Natomiast ci panowie ze Starachowic też pojechali do Starachowic, a ja wsiadłem w Krakowie w pociąg i przyjechałem do Łodzi. Ale to nie było ostatnie pana spotkanie z Papa Mobile ze starym, tak. Ponieważ jeszcze raz... Jeszcze raz, z tego względu, że w ferworze walki zapomniałem, że zostawiłem miernik, lutownicę i jakieś tam narzędzia, prawda? No i po powrocie do Łodzi, do Foniki, przypomniałem sobie, że przecież brakuje mi właśnie tych urządzeń. No i wtedy zgłosiłem to do naszego szefa, pana Jońskiego i dostałem delegację pociągiem pojechałem do Warszawy, do Pimotu autobusem. No i pozwolono mi po jakichś tam długich tłumaczeniach pozwolono mi wejść do garażu. To był zamknięty garaż, gdzie Papa Mobile stał w takiej okazałości, jak go pożegnałem, prawda? Tak. Czyli z zamontowanym baldachimem w pełni. Tak był Czyli to było jakieś, tak pan wspominał, około 2 tygodnie? To było plus minus. Plus minus 1,5 tygodnia, 2 tygodnie, już teraz nie pamiętam. A mikrofony, co się stało z mikrofonem? Zostawiłem w tej, zdjąłem i włożyłem do tego necessera. W czarnym necesserze One tam zostały, także ponieważ nie były to fonikowskie, więc nie miałem prawa ich w żaden sposób zabierać, prawda? Co się potem z nimi stało, to nie wiem. Pytanie jest też takie, bo też nie wiadomo potem, co się dalej i co tam akurat w tej chwili stoi w muzeum na przykład, bo tego też nie wiem. Ja myślę, że były użyte do innych celów na przykład. Mogły być. Samo jak i wzmacniacz państwa. Też w starze, tylko może innym na tak, przykład. Tylko że nie, ale on chyba był potem, tak jak pan mówił, to on był potem, stał potem, został komuś sprzedany, potem ktoś go przerobił, jakieś dziwne, miał dziwne, tak, dziwne to znaczy, koleje losu mówi, miał. Mówisz, Antku, o samym podwoziu, bo nadwozie to nadwozie zostało rozebrane całkowicie w Pimocie. Bo ja rozmawiałem z... Łukasz się nazywał, imię pamiętam, młody chłopak, nazywał się Łukasz, natomiast nie pamiętam jego nazwiska. Znaczy imię miał Łukasz, a nazwiska nie znasz. Imieniu żeśmy rozmawiali, prawda, a nazwisko nie pamiętam. Tak, rozumiem. I on mi mówił, że jemu udało się zabrać ten baldachim.
że on ten baldachim zabrał i że ma go u siebie, że ten baldachim ma. Mhm. To jedyna rzecz, jaka się udało uratować. Natomiast wszystko inne zostało pocięte i wyrzucone na złom. Także to jest jedyna rzecz, jaką on mi mówił, że się uratowała, to ten baldachim. Być może, że ci, co rozbierali, też tam coś, każdy uszknął. Sobie uszknął, prawda? Też, tak. Także pamiątkę. Tak mogło być na pamiątkę. No natomiast tak. On mówił, że ten baldachim, no z tego, co słyszałem, nie wiem, ile to jest prawdy, że również ten fotel czy tron papieski zachował się, ale nie wiem, ile to jest prawdy. No. Tak słyszałem. Szczególnie, że za te rzeczy chyba częściowo płaciła kuria biskupa, tak? Kuria biskupia, z tego co wiem, to za wystrój zapłaciła. Za wystrój, prawda? No tak. Ale już go nie odzyskała. No nie odzyskała. No ale to, takie są jednorazowe, jak to się dzisiaj mówi, eventy. No i tutaj by trzeba było jeszcze powiedzieć jednoznacznie, że no, to był poważny wkład naszych zakładów radiowych Fonika do całej pielgrzymki i do samochodu papieskiego Papa Mobile. Nieprawdą jest to, co krąży w świecie, w internecie czy w jakichś książkach, że był to wzmacniacz tonsilowski. Jest to nieprawda, czego tych dwóch panów jest świadkiem i również ja. A czy głośniki były na pewno z tonsilu? Tak, głośniki były tubowe z tonsilu, tak, to jest prawda. Bo tych bocznych to myśmy nawet nie widzieli chyba. Nie, no były, znaczy, były. Dwa do przodu, one były. I tylne były, tylne były tylko, schowane. Tylko, że myśmy tam nawet nie zaglądali specjalnie. Nie, myśmy zaglądali, bo myśmy kable zakładali. Tam miały dziury i materiał przykrywał. I nie było ich widać. Tak. Przednie były do przodu i boczne zaraz pod nimi były z boku przy zderzaku. Nie, bo tutaj akurat żeśmy wymienili poglądy, w międzyczasie żeśmy głośniki ciekawe. Żeśmy widzieli, bo żeśmy podłączali je tam akurat z jednej i z drugiej strony. Tempo było duże, bo z tego co ja się dowiedziałem od Andrzeja, że będziemy to robili, to był, podejrzewam, początek maja. Także Antek musiał mieć to dużo wcześniej, to znaczy, a myśmy z Andrzejem, Andrzej mi powiedział, że mamy to robić, gdzieś na początku maja bo to słuchaj, było. Bo to była sytuacja taka, że właśnie mówię, w połowie kwietnia żeśmy się dowiedzieli. I myśmy po prostu sobie tam koncepcyjnie pewne rzeczy wymyślali. Ja pojechałem do Pimotu właśnie nagrać tą całą naszą wizytę tam. I jednocześnie robiłem wzmacniacz ten PA-35-12, 25-12. To z takim długim pocięgłem takim. I grube. Ponieważ to trzeba było zawieźć do Francji, to ja to robiłem 1 maja nawet. I dyrekcja przyszła zobaczyć, czy ja autentycznie pracuję. No poważnie, tak było. A po prostu a Andrzej z Leszkiem i z Włodkiem po prostu zasuwali równo po prostu w tym momencie ten temat. A potem jak ja to już przywiozłem z powrotem, oni powiedzieli, że dobrze jest, znaczy mówię o Francuzach, to wtedy się włączyłem dalej do tej roboty. Ale większość prac to zrobił Andrzej i Leszek i Włodek, bo to w ogóle nie ma o czym gadać. Jak z Andrzejem głównie rozmawialiśmy na te tematy. No tak, tajemnica tajemnicą, ale z tego co wiem, to po waszym biurze chodziły różne osoby z innych biur, przychodziły, oglądały i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I ta tajemnica była taką trochę tajemnicą Poliszynela, tak, oczywiście. Oczywiście. No, to Andrzej Krzemiński mówił zawsze, chociaż on nie był przecież u was w waszym dziale. Mieszkał piętro wyżej. Tak, ale mówi, ja sobie chodziłem i oglądałem tam. No przecież ten Krzemiński był czołowym krytykantem wszystkiego. Tak, ale stał i mówi, stał, ja sobie go oglądałem. Wybrzydzał. Zerżnąłeś to. Co z tego, że były kryptonimy, nie kryptonimy, jak wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No przecież, no cóż, został wzmacniacz został wykonany po tych rysunkach, które Andrzej robił. To został wykonany w dziale modelowym. No. Także tam w modelowym wszyscy też wiedzieli.
to nie było tak, że to była no, jakaś ograniczona grupa. Wszyscy widzieli w modelowym, że to jest wzmacniacz do Papa Mobile. No, znaczy tak samo jak i u nas no, była to, na piętrze też wszyscy wiedzieli. Tak, była może to produkcja, to tam już do wiadomości nie dochodziło. Nie, nie trafił na produkcję. On został zmontowany w dziale modelowym. No. Znaczy po prostu wszyscy wiedzieli, że jest to bombka choinkowa. No. No dobrze. Czyli cóż, dobrze. Panowie, chyba wyczerpaliśmy na razie tematy. Zacny temat. Tak, i chyba przy okazji się po prostu rozwiało wiele mitów, po prostu dzięki Wojtkowi. Też. Bo i rozszyfrowaliśmy kryptonim. A, IP2, tak. Cóż to mogło być. Także bardzo dziękuję za spotkanie. I my również. Dziękujemy. To znaczy jeszcze raz bym chciał podkreślić na zakończenie, że Fonika wniosła istotny wkład w wyposażenie i nagłośnienie Papa Mobile. Pierwsze pielgrzymki. Tak. Tak jest. Także ślicznie dziękuję i mam nadzieję, że do kolejnego spotkania, równie ciekawego. Zobaczymy, co wymyślimy. Tak? Dziękujemy. Tak. Dziękujemy. Jakie wymyślimy nowe prototypy, których nigdy nie było. Nie żartuję. Bardzo miło było. No, trochę sobie można pokonfabulować. Tak, bardzo ciekawa historia. Bardzo się cieszę, że to na łamach zabytków techniki po raz kolejny odkrywane zostają nowe, nieznane wcześniej karty historii. No i to tym razem jest historia zahaczająca o tę wielką przez duże H. Zostałem też zobowiązany, żeby przekazać jeszcze jedną informację, bo to w trakcie tej rozmowy jakoś nie wybrzmiało, gdzieś zostało pominięte. Chodzi o taki drobny fakt. Jakieś 4-5 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki pan Wojciech Dabiński został wezwany do gabinetu dyrektora działu projektowego pana Jana Kędziory i tam otrzymał polecenie, aby udać się w delegację jako wsparcie dla tej pielgrzymki i zabezpieczenie tej instalacji nagłośnieniowej. To tak gwoli ścisłości. No i jeszcze jedna rzecz, obiecałem zdjęcia. To są zdjęcia właśnie pana Dabińskiego, wykonane podczas tej pielgrzymki. Długo na nie czekałem, ale myślę, że było warto. Zobaczcie, jest i samochód, jest i jego użytkownik. Zapraszam.